Znajdujemy się dzisiaj na placu, na którym odbywa się piknik rodzinny. Mamy tutaj przygotowanych wiele atrakcji. Część z atrakcji niestety stoi i czeka na pogodę, zaczyna inną pogodę niż ta, która jest obecnie, bo pogoda jest zawsze. To, co udało się już dzisiaj rozstawić i przygotować, mamy przygotowaną przez rodziców z naszej szkoły podstawowej terię i kiermasz, gdzie zbierają na szafki dla uczniów. Mamy wystawców takich jak Klub Seniora, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej w tym roku wyjątkowo przygotował inne stoisko niż dotychczas. Nie wystawiał swojego rękodzieła, tylko przygotował różne przebieranki i taką jakby fotobudkę dla tych, którzy chcieliby się przebrać i w taki kreatywny sposób zrobić sobie zdjęcie. Nasze Gminne Centrum Kultury robi tatuaże brokatowe i warkoczyki. Jest pani, która prowadzi kurs dla tatusiów zrobienia kucyków. Nasza biblioteka, gminna biblioteka, która przygotowała bibliotekę na kocyku w strugach deszczu, jak widać. Jeszcze są nasi harcerze, którzy rozbijają swój obóz harcerski. Strażacy, którzy przygotowali takie mini zawody strażackie dla najmłodszych. Wyruszą szczudlarze, którzy będą rozbawiać społeczność. Piknik rodzinny rozpoczęliśmy dzisiaj otwarciem wystawy pana Pajora. Jest to malarstwo, ale mamy jeszcze dodatkowo dwie wystawy przygotowane. Jeszcze druga wystawa to jest z 160. rocznicy obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie, a druga to jest Sznurkiem wyplatane. Dzisiaj już ona się kończy i będzie wręczenie nagród z tego konkursu. Bawimy się dzisiaj, tak było zaplanowane, że do 19, ale pogoda troszeczkę nam psuje plany i jeżeli za chwilę pozwoli nam, to bardzo możliwe, że wydłużymy ten czas zabawy. Będzie też to zależało od tego, jak nam dopisze publiczność, czy będą się chcieli z nami tu bawić. Jak widać, mimo niepogody, wydaje mi się, że mamy frekwencję znakomitą, jest ogromne zainteresowanie, także miejmy nadzieję, że tylko będzie lepiej i też za chwilę jeszcze odtańczymy tutaj taniec odczarowujący tą pogodę, także mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Sponsorów jest wiele, ponieważ w tym roku tak nietypowo zbieramy pieniądze na wszystkie wydarzenia, jakie są organizowane w gminie, także tą imprezę dofinansowało wielu sponsorów i można ich listę zobaczyć na naszym Facebooku, do czego zachęcamy. Ciągle też wpływają kolejne wpłaty. Dzisiaj też będziemy mieli rozdawane lody ze sklepu od pana Antoniego Tymoszuka. Także wsparło nas mnóstwo ludzi. W piknik jak zwykle zaangażowane jest całe społeczeństwo, wielu wolontariuszy. W zasadzie każda osoba, która tutaj pojawiła się na placu, miała co robić. No i też te wszystkie stoiska, które widzimy, to też jest zaangażowanie wielu ludzi. My jako Gminne Centrum Kultury jesteśmy tylko koordynatorem, a całą resztę robią nasi wspaniali mieszkańcy. Pierwszy wernisaż moich prac, które są no, różnego rodzaju, można powiedzieć. Jak pamiętam, pierwszy rysunek jeszcze gdzieś wisi. Pierwszy rysunek. Nie tutaj, bo ja stąd tu się urodziłem, co prawda, ale swoją młodość, lata młodzieńcze, gdzie indziej przebywałem, bo za Warszawą. Natomiast 77 bodajże rok, pamiętam, jakiś tam rysunek był i on wisi. Ale już pewnie w szkole podstawowej, na pewno. Rysowało się, malowało się to, wpływ taki miała pani nauczycielka. I ona tak zainspirowała nie tylko mną, bo nauczanie było przez sztukę. Maluję przeważnie zimą, kiedy mam więcej czasu, bo jak to na wsi jest, prowadzę gospodarstwo rolne z żoną. Mam po prostu jakby potrzebę namalować coś. Szukam czegoś, przeważnie maluję kopie.
to nie są oryginalne, takie podobne, trochę tam zmieniam co nieco w tym obrazie, no może nie kompozycje, ale kolory, załóżmy coś, żeby mnie się wyłącznie, dla mnie się podobało, no i wtedy no, maluję się. To takie malowanki są, bo najpierw się rysuje, a później się maluje, no wypełnia się farbą i... No i coraz, muszę powiedzieć, coraz bardziej mi to się podoba, coraz bardziej mi lepiej to wychodzi. Tak jak też wspomniałem na samym początku, żeby dobrze malować, trzeba dużo malować. Ja był taki kalendarz wystawiony w 14 roku, dokładnie nie powiem, ale był taki gminny kalendarz i tam było parę moich też prac. Nie powiem, która z kolei i niedziela jest zagospodarowana na terenie naszej gminy. Zawody, wyścigi samochodowe, zawody strażackie, a dzisiaj piknik rodzinny. Były pewne obawy, że może pogoda pokrzyżuje plany, ale widzimy, że się zaczyna sytuacja poprawiać. Coraz więcej osób przybyło. Rozpoczęliśmy o godzinie 15 otwarciem wernisażu naszego zacnego pana radnego Waldemara Pajora, który od wielu lat się troszeczkę para ze sztuką malarską. Chce pokazać swoją pasję, swoje inspiracje i myślę, że udało nam się to zrobić. Gratulujemy i życzymy mu nowych pomysłów. A tu mamy szeroki wachlarz przede wszystkim takich inicjatyw, takich pomysłów, które są przygotowane całym rodzinom, ale głównie dzieciom. Dzieciaczki tutaj mogą znaleźć każdy co chce. I zabawę, i jakąś taką pracę indywidualną, czy nawet posilić się, bo też takie możliwości są, czy nawet skorzystać z loda przy okazji takiej może niezbyt sprzyjającej aury, ale myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i cieszę się, że całymi rodzinami ludzie mogą do parku dzisiaj przyjść i mile spędzić to popołudnie, które myślę, że jest potrzebne, odciągnięcie dzieciaczków od tych telewizorów, komputerów, a skoncentrowanie się na spotkaniu z przyjaciółmi, ze znajomymi, no i przede wszystkim pobyt na świeżym powietrzu. Stawiamy na tą rodzinę, bo tak należałoby pewnie wymieniać po kolei, jakie tam ciekawe inicjatywy, ale chcemy, żeby ta rodzina nie zamknęła się tylko w ścianach własnych domów, ale żeby wyszła na zewnątrz, żeby się pokazała, żeby się asymilowała ze środowiskiem, a przede wszystkim pokazała to swoim najmniejszym dzieciom, żeby one widziały, że rodzice wyjdą z domu, że rodzice się próbują angażować, bo mamy tutaj koła gospodyń wiejskich i mamy klub seniora i mamy gminne centrum kultury, także każdy się chwali swoimi jakimiś drobnymi osiągnięciami i to trzeba pokazywać od najmłodszych lat, żeby dzieciaki się z tym oswajały i żeby utożsamiały się z tym, co się tutaj dzieje, a przede wszystkim, jak wspomniałem, żeby wyszły do środowiska, bo to jest potrzebne. I myślę, że tutaj też prezentują się dzieciaczki, które są jak gdyby skupione wokół Gminnego Centrum Kultury, uczą się gry na gitarze pod okiem instruktora. No i dzisiaj chcą się pochwalić tego, czego się już do tej pory nauczyły. I fajnie, bo widzę od najmniejszych do troszkę starszych i z tego, co pani dyrektor potwierdza, to bardzo duża grupa dzieciaków korzysta z usług tego pana instruktora. Zresztą wszyscy, którzy znają Konstantynów, to wiedzą. Śpiewają mali, śpiewają starsi i śpiewają najstarsi poprzez melizmat, poprzez pogodną jesień, więc Konstantynów generalnie jest rozśpiewany. Już nie mówiąc o naszym mistrzu Zdzisławie, który gra i słynie nie tylko w naszym rejonie, ale sięga daleko. Teraz jest kolejnym kandydatem swoją wnuczką na wyjazd do Kazimierzowa Dolnego, na może akurat po kolejną basztę. Już wiemy, że ma ich kilka w swoim osiągnięciu, więc życzymy mu tego, żeby była i kolejna, bo to jest dla niego takie dowartościowanie jego wieloletniej pracy, bo pracuje nie tylko z paniami czy z dziećmi na terenie naszej gminy, ale sięga również do innych gmin i z jego umiejętności korzystają inne koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze i bardzo dobrze tak się dzieje. To jest nasza perełka, on też jest wspaniałym promotorem gminy Konstantynów. Wydawałoby się, że nasza mała gmina, ale jeżeli się mówi o Konstantynowie, to wiele osób kojarzy z panem Marczukiem,
no i z tym, co się u nas pozytywnego dzieje. I życzmy tego, żeby jak najwięcej pozytywnych inicjatyw miało tutaj miejsce.